czy klepio PiS rządziło. Mnie to tak bardzo to denerwuje. Proszę to sprostować raz na zawsze. Ile PiS rządziło? Bo wszyscy mówią, PiS rządziło. Takie jest darcie. W mediach wszędzie. Ile rządził? 2 lata, a praktycznie tylko rok, bo za Marcinkiewicza rok to był stracony. To PiS rządził rok i ja proszę bardzo to sprostować. PiS rządził tylko rok. Co to była za władza przez rok? To była żadna władza. I teraz dalsza sprawa, to będzie wszystko sugestia. I proszę Państwa, tu Pan powiedział, nie przekonuj mi przekonanych. I ja dalej ciągnę ten temat. Tutaj tych naszych gości nie potrzeba przekonywać. Nie wiem, czy wszyscy czytają, ale praktycznie ludzie, którzy chcą coś wiedzieć, to czytają gazety, książki. I dużo wiedzą. Bo to, to ten, kto w telewizji tylko patrzy i słucha w telewizji, to jest ogłupiały. To praktycznie nic nie wie. I ja proponuję, żeby przekonać nieprzekonanych, nie tu, na sali, na ulicy, na placach trzeba wyjść, zaprosić ludzi, proszę Państwa, Panie Przewodniczący, zaprosić ludzi. Samochód z głośnikiem po osiedlach, zapraszać ludzi na spotkanie gdzieś na placach. I po prostu, i ja prosiłbym jedną rzecz. Prosiłbym jedną rzecz. Na takie spotkania proszę zapraszać. Ja Pana bardzo szanuję, naprawdę szanuję PiS. Ja tylko jestem za PiS-em. To nie z miłości, z rozsądku. Przepraszam bardzo, z rozsądku. Nie z miłości. Nie. Z miłości to może być Palikot albo Grodzka. Tak. No i na placach spotkanie i proszę zapraszać redaktorów, którzy piszą książki, profesorów, historyków, Srokowski, Kokoszkiewicz, Ewa Kurek, proszę ich zapraszać i oni powiedzą. I tak jak już było wzmianka, tylko niedopowiedziane do końca. Pan Przewodniczący powiedział, już trochę wzmianka. I oni powiedzą, kto w Polsce ile ukradł, ile Kwaśniewski, ile Mir, Czarzasty i inny, ile ukradł. I może tym się ludzi przekona, bo niczym innym się nie przekona. Gdzie oni mieszkają, jakie mają majątki, tak? I to oni powiedzą ci profesorowie. Oni znają historię, oni w IPN-ie uczestniczą i tak dalej, oni wiedzą, ile kto ukradł. Bo innymi argumentami ludzi się nie da przekonać, proszę Państwa, nie da. Tylko trzeba powiedzieć wprost, jasno mówiąc, o co chodzi, a oni wiedzą i proszę ich zapraszać, ja oczywiście z szacunkiem do Pana do tego, ale niech zaprasza się takich ludzi, którzy oni powiedzą to całą prawdę, bo normalnymi argumentami takimi, co teraz lecą, to się nie da ludzi przekonać. Nie da. I jeszcze jedna sprawa, ale to też Pan Przewodniczący powiedział, że chodzi o prezydenta Płocka, tak, bo to jest bardzo ważna sprawa. O prezydenta Płocka, tak, że to jest z Platformy, to jest niedopowiedziane. I właśnie ten, kto nie czyta, nie wie. A ja troszkę więcej wiem, troszkę dużo czytam, a może nawet za dużo. I troszkę więcej wiem, że mało powiedziane, że to jest z Platformy, skoro odbudował synagogę. O, proszę Pani, i to trzeba mówić. To trzeba mówić wprost. Odbudował synagogę, to kim on jest? I o tym to trzeba mówić, proszę Państwa, bo Panie Przewodniczący, jeżeli nie będziemy mówili wprost, to wyborów PiS nie wygra. Z tego, co ja się orientuję, po swoich kolegach, przyjaciołach i tak dalej, to trzeba mówić jasno, wprost. I po prostu, jeżeli będziecie gdzieś na tej konferencji, to apeluję do wszystkich z PiS-u, bierzcie kogoś do pomocy. Bierzcie kogoś do pomocy, żeby ktoś podpowiedział. Bo ważne jest, jeżeli ktoś podpowie. Ostatnio była taka konferencja, Czarzasty występował i Pazura Cezary. O, chrześcijan, katolik, bardzo mi się to podobało, ale Czarzasty, bo chodziło o jednego z ministrów, który gdzieś tam uczestniczy trochę w Watykanie. I Czarzasty go nazwał agentem Watykanu, tego ministra. Agentem Watykanu? To teraz ja dam pytanie. Czyim agentem jest Rostowski, czyim agentem jest Komorowski i wiele innych. I to trzeba o tym mówić, proszę Państwa. Czyim organizacja agentem? Kto w Polsce, przepraszam, kurwa rządzi?
proszę pana. Już przepraszam bardzo, ja nie proszę pana. Kto w Polsce rządzi? Już dziękuję. Już dziękuję. Za ostro, gościu. Pan Staku. Tak, panie przewodniczący, no, dyskusja jest ostra, ja chciałem trochę tę dyskusję ostudzić. Mam takie merytoryczne pytania, dwa. Pierwsze pytanie dotyczy właśnie sensu wyborów, demokracji, w jakiej żyjemy i tak dalej, no i zmian ustrojowych. Wiadomo przecież, że nie ma innej możliwości zdobycia w tej chwili władzy, tylko w sposób demokratyczny w wyborach. Jak możemy ludzi przekonać? No przecież trzeba się zastanowić, proszę państwa, dlaczego przegrał komunizm. No dlaczego przegrał komunizm? Tam nikt nie walczył personalnie z nikim. Tam nikt z nikim do nikogo nie chciał strzelać. Tam nikt nikogo nie chciał, bo nie było takiej możliwości, bo by wcześniej zastrzelili. Komunizm przegrał dlatego, że struktury podziemne przekonały naród, że ten komunizm jest groźny dla społeczności. I uważam, że ta dyskusja też powinna być w takim tonie prowadzona. My musimy rozmawiać ze społeczeństwem, kto jest groźny, kto to jest PO, że to jest liberalizm, że to jest drugi ustrój po komunizmie najbardziej niebezpieczny dla społeczeństwa. Tu powinniśmy się skupić, bo takie strzały, że do tego, że do tamtego, to nic nie dadzą, bo każdy będzie miał swoich kolegów, będzie źle to odczytane. Zaraz tu pan redaktor napisze, że to była agresja do tego czy tamtego. Po co nam to? Nie. Tak, no niech pan się nie śmieje, bo pan tak napisze, proszę pana, bo ja wiem, że wy tak napiszecie, bo tu jesteście. Nie, a my nie chcemy z nikim walczyć. Ja tu panu zaświadczam za wszystkich. My chcemy walczyć z liberalizmem. Proszę pana, który reprezentuje PO i nurt, proszę pana, prasy. Który to pochwala, to sprawa pierwsza. Panie przewodniczący, chciałbym, żeby pan ewentualnie w tym kierunku też w jakiś sposób się wypowiedział, że właśnie nasz program to jest program społeczno-katolicki i tak dalej i nie będziemy z nikim walczyć. A sprawa następna to, panie przewodniczący, już też takie merytoryczne pytanie. Jadąc tu na to spotkanie, słyszałem wypowiedź pana posła Europarlamentu Wojciechowskiego, który mówił właśnie o naszej tej górce mięsnej. Czy to jest prawda? Czy to jest prawda? No bo ja nie mam takiej informacji, że Polska importuje mięso. I czy to jest prawda, że panie przewodniczący, czy to jest prawda, że ta cała awantura o te mięso, że tam Rosja pod nas nie wzięła, czy coś takiego, to jest fikcja, bo polski rynek, te wszystkie bez żadnej łaski Rosji może zagospodarować dla siebie, bez żadnych innych układów, bez żadnych nacisków. To są moje dwa takie merytoryczne pytania. Dziękuję. Dziękuję. To może odpowiem. Trzy pytania padły, tak? Później kolejna tura pytań. Otóż, proszę państwa, media. Pan pytał o media. Oczywiście media muszą być różnorodne. Media publiczne powinny prezentować, mówiłem też o tym wcześniej, całą gamę poglądów od prawicowych po lewicowe. Gwarantuję, że tak będzie w mediach publicznych za rządów Prawa i Sprawiedliwości, a nie będzie tak, jak jest teraz, kiedy tylko lewicowo-liberalny przekaz jest obecny. Więcej, bo tu wskazany został pan redaktor, a pewnie pan redaktor jest z medium lokalnego. My uważamy, że media lokalne też powinny być niezależne. Nie wiem, jak jest w przypadku pańskiej gazety, ale często się zdarza tak, że media są zależne od samorządu. Że media są zależne od samorządu, bo samorząd jest reklamodawcą w tych mediach. No i w związku z tym niezależność tych mediów no na pewno jest wielce wątpliwa, bo krytykować władzy, która finansuje gazetę, nie sposób, bo jak zacznie gazeta krytykować władzę, to reklamy się skończą. A więc nasz projekt zakłada stworzenie takiego funduszu mediów niezależnych, który by no po prostu sponsorował media właśnie niezależne, media lokalne, tak żeby one nie były tubą
władzy lokalnej, bo na tym polega demokracja, że władza jest kontrolowana przez opinię publiczną, przez społeczność lokalną. Płock jest dużym miastem. Pewnie w Płocku nie mamy tak patologicznych przypadków, jak w małych miastach czy w mniejszych powiatach, gdzie nie istnieją media, gdzie rada jest uzależniona od wójta, gdzie nauczyciel się nie zdecyduje na kontrkandydowanie z wójtem, bo wie, że jeżeli przegra, to będzie musiał się wyprowadzić, gdzie lekarz się nie zdecyduje na kontrkandydowanie z wójtem, bo wie, że kiedy przegra, to będzie musiał się wyprowadzić. No i to też jest w naszym programie, to wprowadzimy, to dotyczy samorządu, otóż ograniczymy kadencyjność wójta, burmistrza, prezydenta do 2 i starczy. To jest ważne dla higieny, tak, to jest ważne dla demokracji, bo w przeciwnym razie to mamy klany, które rządzą, jakieś sitwy lokalne, układy z wójtem, który jest nie do ruszenia, który jest takim lokalnym kacykiem, nie do ruszenia. A więc media, to było pytanie o media, jeżeli chodzi o formy dotarcia, rozmowy z ludźmi, oczywiście tak, my różne metody stosujemy. Jesteśmy aktywni w kampaniach wyborczych, rozmawiamy z ludźmi na ulicach, chodzimy po ulicach, rozmawiamy, wybory uzupełniające, na przykład w Elblągu, które okazały się sukcesem Prawa i Sprawiedliwości, czy wybory uzupełniające w Rybniku, które wygrał senator Bolesław Piecha, tam również takie metody stosowaliśmy. To są metody rozmowy z ludźmi. A jeżeli chodzi o spotkania z różnymi ludźmi, to ja wiem, otrzymuję zaproszenia od senatora Martynowskiego. No, nie korzystam z nich, ale otrzymuję zaproszenia. Wiem, że senator Martynowski regularnie organizuje spotkania tu, na Politechnice. A więc zapraszam w imieniu organizatora i tam są różni ludzie zapraszani. Wiem, że nawet się wybierałem, ale to już był jakiś czas temu, dziś nie żyję, bo świętej pamięci marszałek Zbigniew Romaszewski był w Płocku, było takie spotkanie, tu senator mnie zapraszał. No więc różni ludzie, eksperci w swoich dziedzinach, rozmowa, no to jest podstawa demokracji, właśnie, rozmowa z ludźmi. No i pańska wypowiedź, no oczywiście tak, pan jest działaczem Prawa i Sprawiedliwości, no chodźmy razem, no możemy wyjść z ludźmi, porozmawiać, przekonywać ludzi do tego, że jest alternatywa wobec tej złej władzy i tą alternatywą jest Prawo i Sprawiedliwość. Ja to robię, myślę, że pan też to robi. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja mam dwa krótkie bardzo pytania. Pierwsze... Mięso jeszcze. A mięso, chwilę. A to, przepraszam, jeszcze na temat mięsa. Tak, to prawda. To, o czym mówił pan Wojciechowski. Otóż tak, zresztą to też jest ciekawe. Ja o tym mówiłem dzisiaj w radiowej audycji w Trójce, w tym śniadaniu politycznym w Trójce. Otóż w ogóle spada hodowla trzody chlewnej w Polsce. W 2007 roku po głowie wynosiło prawie 19 milionów sztuk, teraz prawie 11 milionów sztuk. Spożycie mięsa wieprzowego w przeliczeniu na jednego mieszkańca naszego kraju spadło o 4 kg od tamtych czasów. Nie, przepraszam, o 6 kg od tamtych czasów. No i od roku 2007. I to rzeczywiście jest tak, że my spożywamy więcej mięsa wieprzowego niż jest hodowane w Polsce. Importujemy mięso kiepskiej jakości. Bo importujemy mięso z zachodu Europy, tam ono nie jest hodowane tak jak w Polsce, tylko jest produkowane. Tam są te tuczarnie, te fermy przemysłowe. I to mięso, nie wiadomo jaka tam pasza jest podawana tym zwierzętom, no, to wszystko jest z gorszej jakości. Zresztą, jak Państwo wiecie, ileż to było afer związanych z marną jakością
tych przetwórni rolno-spożywczych, co tam w tych kiełbasach znajdowano, prawda? Co nam podają? A jaka jest marna jakość służb weterynaryjnych? No przecież dobrze to pamiętam. Okazało się, że w suszu jajecznym nie było jajek, tylko to wszystko chemicznie wytwarzano. Także nasz eksport do Rosji i na Białoruś, bo to razem jest traktowane, wcale nie jest duży. Wcale nie jest duży. Czyli wygląda na to, że my jemy coś, co jest marnej jakości, a sprzedajemy to, co jest hodowane w gospodarstwach rodzinnych, to, co jest wysokiej jakości. No ale czego to jest rezultatem? No, złej polityki rządu. Złej polityki władzy. A proszę Państwa, ten kryzys, to, że hodowcy bankrutują, no przecież to wyraźnie widać, że chodziło tam o walki wewnętrzne w PSL. No. No wyraźnie widać, że chodziło o to, żeby zamienić Kalembę Sawicki, bo Piechocińskiemu zależało na tym, żeby do takiej zamiany doszło. Ale to się odbywa kosztem hodowców, kosztem ludzi, którzy bankrutują, kosztem rolnictwa. No takie gierki sobie uprawiają panowie z PSL. To tyle tytułem wyjaśnienia, proszę bardzo. Ja mam dwa krótkie pytania. Podano, że na liście Platformy Białego Stoku jedynką jest Michał Kamiński, który kiedyś... Z Lublina, przepraszam. I czy w PiS-ie jest jakiś pomysł zorganizowania jakiegoś zespołu szybkiego reagowania na wypadek, gdyby on zaczął w kampanii atakować PiS, jako że zna dużo różnych rzeczy, powiedzmy o PiS-ie, które może wykorzystać w złych zamiarach. A drugie pytanie jest teraz, kiedy Ameryka bardziej się przekonała, czy lepiej poznała oblicze Putina i Europa, czy jeszcze raz nie można było spróbować zwrócić się o dokumentację w sprawie katastrofy smoleńskiej, bo Stany Zjednoczone mają te sputniki i mają jakąś dokumentację. Ja wiem, że to powinien zrobić rząd, ale rząd tego nie zrobił, więc może jednak raz jeszcze spróbowałaby opozycja. Dziękuję. Czy jest... Pani skończyła, tak? Tak. Nie, musi to tylko na Rusi. Chwilę proszę pana, bardzo proszę jednak. Ale proszę pana, bardzo proszę, nie może być tak, że wszyscy prowadzą, że każdy robi co chce. No na miłość Boże. Proszę pana, jak przyjdzie czas, to będzie, ale proszę pana, miał pan już 5. Proszę bardzo. Oj, daj spokój człowieku. Proszę bardzo. Nie, pan też miał. Kto jeszcze? Nie ma chętnych, to teraz proszę bardzo. Nie. Jak nie ma chętnych, to proszę. No tak. Ja mam jedno pytanie. Panie przewodniczący. Pan nie robi zamieszania. Krótkie. Czy nie poczę nas przekonać? Czy jak my teraz wszyscy pójdziemy na PiS zagłosować, czy w Płocku fizyka? Nie, trochę za mało. Ale proszę pana, to już pan mówił, no to... Proszę pana, no to... Proszę bardzo pana. Prawdę mówi, tylko to już było, dobrze. Jeszcze jedna sugestia. Coś takiego konkretnego. To znaczy tak, w sprawie reformy służby zdrowia. Czy nie uważa pan przewodniczący, że zafiksowali